Hej, to Zosia i Basia. A to są Słowotoki. Witajcie w naszym kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejną konfrontacją TBR-ów. Tak jak mówiłyśmy w czerwcu, przychodzimy do Was w styczniu, by obejrzeć jeszcze raz nasz film, podsumować, co tam mówiłyśmy i jakie plany miałyśmy i czy wyszło, czy nie wyszło. A potem powiemy, co będzie się działo dalej w 2022, jakie książki przeczytamy. Mam nadzieję. Tak czy siak, to już wszystko zostało wyjaśnione, jak nigdy przez intro, stu proszę Państwa. Basia weszła, powiedziała i idziemy. Właściwie to idziemy do intro, a potem idziemy z filtrem. Z filmem? Z filtrem? Z filtrem? Z filtrem? Z filmem, także intro. Tradycyjnie tu mamy ekran, więc będziemy się patrzeć tam. Wy widzicie to tu. I wszystko się zgadza. Zobaczmy, co tam głupiego powiedziałyśmy pół roku temu. Albo mądrego, nie wiem. Końcówka w tej części tego filmu. Tak. Witamy, udało nam się wyczyścić wszystkie usterki techniczne. I wszystko się zgadza, także lecimy. Zobaczmy, co tam się dzieje. Co się działo. Na tej części tego filmu, ale ponieważ my po prostu step up our game po tym pół roku, więc nie skończymy na tym. Powiemy Wam jeszcze, co planujemy przeczytać w tej drugiej połowie roku. Bardzo krótko. Tak, oczywiście zobowiązując się do tego, że to, co nie przeczytałyśmy do czerwca, to i tak to przeczytamy z tego filmu, który widzieliście przed chwilą, poza Misery. Bo nie będę jej drugiej czytać po angielsku, a ja przeczytam coś innego Kinga po angielsku. No dobra, to dawaj. Chciałam tylko powiedzieć, że jest nam strasznie gorąco na tym filmie. Chciałam, że teraz. Nie, teraz jest umiarkowanie. Wtedy było 35 stopni, tutaj działał wiatrak, a my robiłyśmy strategiczne przerwy i cięcia na to, żeby się wachlować. Trochę tak. Powiedziałaś tam, że zobowiązujemy się przeczytać książki z pierwszej połowy 2021, w drugiej połowie 2021. Co to za książki i jak nam poszło? Tu w ogóle się już zrobił Matrix. Ten film, o którym tu wspominamy, czyli nasz pierwszy TBR na 2021, znajdziecie tutaj. Jego teraz krótko podsumujemy, no bo my z przeszłości nam kazałyśmy. A potem przejdziemy już do tej właściwej reakcji tego ostatniego półrocznego TBR-u. Mam nadzieję, że nikt się nie zgubił. Ja prawie jestem na drodze. Ty jesteś na drodze? Nie. No to... to ja szybko zsumuję, a ty się odnajdź. Dobrze. To... Miałam nie przeczytać Misery, nie przeczytałam Misery po angielsku, wystarczyło mi po polsku. Z innych książek, do których się zobowiązałam, to przede wszystkim było kontynuowanie mojej przygody z Heksalogią Anety Jadowskiej. I tak, nie tylko skończyłam Heksalogię, czytałam wszystkie książki z Tornowersu, kończąc ostatni tom cyklu Szamańskiego na początku 2022. To, czego kompletnie nie udało mi się przeczytać, to są książki Louise May Alcott. Chciałam skończyć... przeczytać, nie, Dobre Żony czytałam, ale Chłopców Joe i jeszcze jakichś tam kolejnych serii o małych kobietkach nie przeczytałam. Mam nadzieję, że będę czytać je jesienią, że będzie klimatycznie, że będzie Luiza, że powtórzę sobie film. Nie zrobiłam tego. Buuuu. Czy ja mam się też tak uczyć? Są klaski i buczki. Okej. Okay. Szczerze powiedziawszy, nie mam aktualnie tego w planach. Te książki mam na półce, jak mi przyjdzie ochota, to przeczytam. I oprócz tego mamy serię z Maresi. Na etapie, w którym nagrywałyśmy ten film, miałam przeczytaną tylko pierwszą część. Teraz przeczytałam drugą, zbierzamy się do listów Maresi. Idzie mi nieźle. Już nikt nie może powiedzieć, że w ogóle nie tykam tej serii. No i oprócz tego miałam przeczytać Dune. I czytam Dune. Mniej lub bardziej aktywnie. Buuu! Dobra, teraz ty się spowiadaj. Więc ja miałam przeczytać Panią Jadowską, Złodzieja Dusz i serię o Nikicie. Heksalogia za mną. Mhm. Pierwszy tom o Nikicie za mną, więc idę sobie tam, jest pięknie. Dalej, Mroczniejszy odcień magii, który stoi sobie tutaj. Skończyłam Najmroczniejszy odcień magii? Tak, Mroczniejszy odcień magii, najmroczniejszy. Stanęłam na pierwszej, nadal stoję i niech już stoi. Niech to stoi. Rytmatysta! Miała być przygoda z panem Brandonem? Miała być przygoda z panem Brandonem Sandersonem i przeczytałam w 2021 Rytmatystę do gwiazd i wśród gwiazd i planuję sobie dalej czytać tego jakże poczytnego autora. Bardzo go lubię swoją drogą. Droga Szamana. Przeczytałam pierwszy tom,
No i na tym stanęło. Raczej nie będę do tego wracać. Bu, nie, no w sumie nie, bo średnio ci się podobał. Dokładnie. No i to, czego w ogóle nie tknęłam, to jest Ania. Ania z Zielonego Wzgórza, którą się zobowiązałam z tym całym 12-tomowym... Czy na pewno się zobowiązałeś, że też 12 nie. tomów? Nie. Przecież chyba 2 albo 3. Aha, okej. Okay. Ale cóż. No dobra, to konfrontujemy w takim razie drugą połowę 2021 roku. To lecimy z góry. Ja tu mam Rebekę i ta książka pojawiła się dosyć spontanicznie. Że Zosia ją czyta. I automatycznie zrobiłam się. Jak to jest? Że ona to czyta. Jak to jest, że ja czytam książki z twojego TBR-u, a ty ich nie czytasz? Podoba mi się, że no to się pojawiło spontanicznie. No dlatego nie przeczytałam, bo to było spontaniczne, a nie zaplanowane. Well. Ale polecam Rebekę. Rebeka jest super. Może kiedyś tam dojdę, chcę ją przeczytać, ale no wiadomo. Wiecie, bo ja nie mogę tego przeczytać, jakby... Mam taką zasadę na świecie... Faktycznie, zrobiłaś się ze zrosta, że ja ją przeczytałam. Tak to wygląda w mojej głowie. I absolutnie jestem, znaczy Zosia jest zachwycona jak na razie, więc ja tutaj ostrzę sobie pazurki, ząbki i wszystko i nie mogę się doczekać teraz. Przecież mnie fajnie, że mam ten mieć dokładnie taką samą na tym filmie i na tym filmie. Pełną konsternacji. Dom pana de Winter, on będzie takim chłodnym miejscem, w którym będę mogła uciec przed tymi upałami, które jest są taka szansa. Tutaj w mojej rzeczywistości. Tam nie powoduj, tak uciekłam przed upałami, że zima. Ten klimat. Mnie się bardzo podoba. No przynajmniej na razie. Krótko, zwięźle i na temat. Lecimy. Wciąż. No to u mnie to jest coś, co jest chyba troszeczkę bez zaskoczeń, o tyle, że właśnie przeczytałam dwie pierwsze części z tej serii w czerwcu, czyli z serii Samanthy Shannon Czas Żniw. Jestem już też po Zakonie Nimów, więc dostałam gdzieś jutra i niedawna premiera czerwcowa, czyli Koniec Maskarady. Wstało 80 filmów o Daję to sobie jako TBR na drugą część roku, mimo tego, że planuję to dosyć szybko. Nie wiem, co robię z głosami, ale chyba cieszę, że ale chciałabym wspomnieć także te serie o te wszystkie takie książki prequelowe i połówki, dlatego że chciałabym też się wyposażyć i przeczytać Bladą Śniącą, która jest taką częścią 0,5, a także tą część, która jest między właśnie pieśnią tą stronę, pieśnią Jutra a końcem Maskarady, czyli Chór Świtu. Seria ogromnie mi się podoba, to jest taka fantastyka, częściowo dystopijna, bardzo dziwna, ale w takim pozytywnym sensie, coś kompletnie nowego, no i to już też początek mojej przygody z Samanthą Shannon. Mam nadzieję, że będę ją kontynuować. Widać po mnie, że słucham to już trzeci raz. Ja sobie w tym czasie pomaluję usta. Już tego nie widziałam. Informacja się utrzyma. Czy można powiedzieć im głębiej w las. W ogóle podziwiam Zosiu z przeszłości, że tak ogarnęłaś całą tę serię. Siedem śmierci. Brawo. Może powinnam skomentować. Tak, moja mordka ziemniaczana się tutaj bardzo cieszyła, dlatego że faktycznie skończyłam całą serię Czasu Żniw. Nie żałuję, była to wspaniała przygoda. Ostatnio nawet pozazdrościłam, ponieważ wiedziałam, że Nikolas z kanału Doktor Book robi sobie teraz reread, dlatego że ona zaczęła kiedyś Koniec Maskarady, ale stwierdziła, że musi sobie przypomnieć i taką mam teraz ochotę na ten reread. Pewnie go nie zrobię, ale mam taką ochotę. Mam nadzieję, że ty będziesz go robić, znaczy pierwszy read w moim imieniu kiedyś. No, lecimy dalej. Wyślijcie pomoc. Czyli Tyle, dobrze pamiętam. To jest trochę kryminał, trochę kryminał. Kryminał fantastyczny. Tyle! Okej. Nie myślę o żadnym. Słyszałam trochę Linem. Z polecenia Zosi. Książka, która leży na mojej półce już 2 lata. A to było piękne zdanie. No to jest trochę Tyle, trochę kryminał, książka też. Z polecenia Zosi. Bardzo fajna książka. No, czy chcemy to słuchać? Spoiler, nie przeczytałam. Tak nie 3? Nie, chyba nie 3. Ona jeszcze nie miała wtedy premiery. Ale no, leży długo. I z tego, co tutaj rozumiem, Evelyn nam w tej książce ginie. My wcielamy się w detektywa, który wciąż leży. Nadal leży. 8 dni na znalezienie zabójcy i każdego dnia wciela się w inną osobę, która też pod koniec dnia umiera. Tak? To nie do końca. To jest, rozumiem. To jest tak? Trochę tak, że ma. Tak! Wciąż tak jest. Tak to nazwijmy. I ja bym tutaj dalej nie wnikała, bo każda część rozwiązania też tej zagadki, w jaki sposób funkcjonuje to rozwiązywanie zagadki przez naszego głównego bohatera i zresztą narratora opowieści. Moje skupienie na tym filmie to jest po prostu.
Było tak strasznie. Ja no. pamiętam, że myśmy po prostu w pewnym momencie przerwały, bo żeśmy schodziły w trakcie. Było tak duszno. I właśnie tu chciałam zaznaczyć tę konstrukcję, bo w zasadzie ta konstrukcja jest chyba tutaj najbardziej intrygująca w tej książce. To konstrukcja. No ponieważ wiecie, wyszło jak wyszło z Misery, a ja stwierdziłam, że co to trzeba trzymać tą famę tego, że czytała po angielsku. To mam tu właśnie The Night Circus. Książkę, ukochaną książkę Basi zresztą. Ja mam ją w oryginale, Basia posiada tego białego kruka polskiego wydania. Tak, żeby złodzieje książkowi przybywajcie. Dobra. Ja kupiłam... Dość tego, nie przeczytałam. Ale czeka. Ja tutaj pewnie zaraz powiem, ale myślę, że posłuchajmy Zosi z teraźniejszości. Zobaczmy, czy ona też umie mówić, jak Zosia z przeszłości. A to było cały czas na fali Bezgwiezdnego Morza, że miałam ochotę przeczytać tę kolejną książkę Elin Morgenstern, bo one jednak mają super klimat. Przynajmniej wydaje mi się, że Cyrk Nocy będzie miał równie super klimat do Bezgwiezdnego Morza. A no tak czy siak mam nadal ją w planach. Tutaj akurat mogę powiedzieć. Tylko nie wiem kiedy. Nadal chcę ją przeczytać po angielsku, bo ja zaczęłam ją sobie podczytywać w tym momencie i ten język w oryginale jest bardzo przyjemny. Także tyle. Także... No sorry. Sorry. Więc Zosia tutaj planuje dokończyć Czas Żgi, Samanty Shannon, a ja planuję zacząć Zakon Drzewa Pomarańczy. Zakon Drzewa Pomarańczy. Mortka się cieszy, ciało tańczy. Ta książka jest tutaj ze Zosią. Jest. Od tam. Ja jej nie tknęłam. Ja przeczytałam... Tak. Zosia, mamy taką zasadę, że ja wybieram książki, a Zosia je ze mnie czyta. Tak robimy. Ona jest tutaj, ty masz tutaj pierwszy tom, prawda? Tak. No bo ona jest albo w tej wersji tej dużej, ładnej, albo w tych dwóch, które też są bardzo ładne, ale bardziej poręczne. Może. Ja tam cały czas zmierzam. Było super, jeżeli macie pomarańczy. Z czasem pomarańczy wciąż eksperymentuję, bo zaczęłam, stanęłam i stoję. Nadal stoję. Jeśli czytaliście, jesteście zachwyceni, dajcie znać Basi, bo ja powiedziałam, że po 64 stronie będzie dobrze, ale... tam 7 stron do tej 64 strony. Jeżeli macie tę moc, przekonajcie Basię, żeby... Nie przekonujcie. Ja to ruszę, ale też chciałabym zakonać drzewa pomarańczy, ponieważ po pierwsze moja okładkowa sroczka... Przypadkiem nie uciekasz od czasu żniw w zakon drzewa pomarańczy, a teraz... Nie będziesz uciekać od tego. Uciekam od Samanty Shannon. Okay. Po drugie, mamy tutaj fantastykę. Podobno są smoki zresztą. Podobno są smoki. Są smoki. Ja bardzo ogarniam tego opisu. Wiem, że tutaj na pewno będzie wiele wątków. Rozdarty świat, królewiectwo bez dziedziczki. Wiecie, pradawny wróg budzi się z tysiąclecia. To, co w fantastyce kochamy najbardziej. Ten opis jest taki w połowie trafiony? Tak jak myślę z perspektywy czasu? Nie widać dokładnie, w którym momencie nie mam pojęcia, co mówić, więc mówię to, co przychodzi mi do głowy. Poczytam opis, powiem, że nie wiem. Patrzcie, ładna okładka. Ja tutaj wejdę. A ja wchodzę. Wejdę w te zachwyty i wtedy automatycznie druga część tego tomu w zasadzie wyląduje na mojej półce. Tutaj mam Lolitę Nabokowa, książkę, którą... której się boję. Myślę, że każdy, kto wie troszeczkę o tej książce, trochę stopo, się Basi, w zeszłym roku zrób pauzę. Moja mroczna Vanessa, bo na początku tego roku. Dziękuję. Otóż wciąż się jej boję, dlatego nie mogę jej przeczytać. Nie no, zaczęłam ją czytać. Podczytałam sobie 20-30 stron, mniej więcej w październiku i wtedy powiedziałam, że nie będę dalej ruszać, dlatego że kompletnie nie byłam w miejscu na tę pozycję właśnie przez ten taki element jednak trochę strechu. To było połączenie strachu i stresu. Strech. Moje nowe ulubione słowo. Poczułam to. Strech. Poczułam to tu. No. No więc dużo strechu jest związane z tą książką. No i przeczytałam właśnie, miałam ją przez dłuższy czas obecnie czytanych, ale ze względu na to, że przeczytałam tak mały kawałek, to stwierdziłam, że znowu ją przerzucę na Goodreadsie, bo o tym mówię do tych, które chcę czytać i gdzieś sobie do niej tam wrócę. Dobra. Moją kolejną książką jest 10 minut i 30 minut. Przepraszam was za te wszystkie nagłe, dynamiczne i obskurne cięcia, które robię, ale czasami już nie mam siły. Mówimy cały czas, więc ja wtedy wchodzę z siekierą i robię tu cięcie. Ja znowu myślę, że te cięcia są tutaj tak drastyczne w tym filmie przez to, że myśmy realnie robiło nam się słabo. No. I było takie, o mój Boże, już nie mogę wytrzymać i tam ten wachlarz, ostatnio w ogóle znalazłam ten wachlarz, już jest gotowy na lato,
żeby nas wachlować, tam wchodził mocno. Lebran. Teoretycznie już umarła, ale jej świadomość jeszcze żyje. Żyje. To bodajże przez te 10 minut i 38 sekund. I ona przez te 10 minut przeżywa swoje życie na nowo. I tak mi się wydaje. Bo też nie starałam się nie czytać opisu, żeby sobie tam nie psuć emocji. Ale brzmi to, ten pomysł brzmi bardzo... Dobra, to ja tutaj będę prowadzić długą dygresję o książkach pani Elif Shafak. A ja tutaj powiem wam, że przeczytałam 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Ba! Podobało mi się to bardzo. Incepcja, książka w obrazie, książka tutaj. Dokładnie. Bardzo ją polecam. Nie udało mi się jak na razie przeczytać innych książek pani Elif, ale do tego dążę. Mam już jedną, mam Benka z Istanbulu, on jest tam na górze, nie będę wstawać. Czytajcie tę książkę, jest przecudowna. Mega ważna w tym swoim, w tych swoich problemach, które porusza. Już rekomendacja. Moja ostatnia bierowa propozycja na drugą połowę roku to są mikrofony burza. To wydanie kolorowe, tęczowe z MG. Ja w ogóle widzicie. Wybrałam Wichrowe Wzgórza, dlatego że one wydają się sama taką... siebie. Ale te one zawsze sprawiają, nie wiem czy mieście kiedyś w rękach, ale one są takie śmieszne. Jak kiedyś zobaczycie w jakiejś księgarni, to możecie zobaczyć, bo to są śliskie. One są jednocześnie twarde i miękkie. Są niesamowite. I są kolorowe. Nie wiem czy przystępną, ale może klasyczną. I są wciąż nieprzeczytane. Wciąż nieprzeczytane. Prawda jest taka, że ja po prostu z nimi chcę się zaprzyjaźnić. Dlatego że, nie wiem, stop, moja mama poproszę, stop. Nie wiem, czy chcę się z nimi zaprzyjaźnić. Otóż głośna próba z ostatnich tygodni, czyli moje pierwsze spotkanie z dziwnymi losami Jane Eyre. To jest wizualizacja, jak czytam początek tej książki. I wyszłam. Powiem ci, że ostatnio pod naszym podsumowaniem grudnia tam się pojawiła ciekawa dyskusja odnośnie... Widziałam, czytałam. Powiem ci, że... jestem w stanie dać tej książce gwiazdkę więcej. Tak? Pół gwiazdki. No jakoś tak, jak już... Przetrawiłaś? Przetrawiłam, no tak kurde. Czyli może inaczej. Siostry Bronte, weźmy je w wspólny nawias. One są gdzieś tam w moim polu widzenia książkowym. Jakby widzę ten horyzont i one gdzieś tam do mnie machają tak delikatnie. Ale nie mam jakiejś, szczerze powiedziawszy, po tych 6 miesiącach pasji do tego, żeby teraz... tak. Chcę się z nimi zaprzyjaźnić. Jakby chcę z nimi utrzymać koleżeńską relację. Jak widzimy się w windzie, to może nie mówimy sobie dzień dobry, ale kiwamy głowami. I szykujemy się na zawiązanie późniejszej relacji wkrótce. Przypomniałam sobie najgłupsze, co może być w Simsach. Nie pamiętam w których. Ale że jak nie będziesz do kogoś dzwonił, to przestajecie się lubić i ktoś przestaje być twoim przyjacielem, bo do niego nie dzwonisz. To jest takie głupie. To tak, a propos. Dawno do mnie nie dzwoniłaś. A propos, sióstr Bronte. Nie dzwoniłaś do mnie 3 dni. Nie jesteś ale w Simsach 3 dni to są prawie 3 lata. To więc, jeśli by tak liczyć mniej więcej ile żyje Sim, to można się w sumie obrazić. Ja wiem, co to za książka teraz będzie i ja nie chcę tam dojść. Ale ja chcę, moja ostatnia książka jest to Tęczowe San Francisco, wspomnienie o moim ojcu. Alizji? Abbott? Alizja, tak myślę. Alizja Abbott, czyli wydawnictwo. Czyli reportaż z wydawnictwa czarnego. Mogę wam zaspoilerować do tajemniczego TBR-u, że byłam zachwycona czym? Byłam zachwycona czym? Bo nie wiedziałaś, że to reportaż. Nie wiedziałam, że to reportaż. Jest to książka o ojcu autorki, który jest biseksualnym poetą i działaczem LGBT+. Tam było B, ale zabrzmiało jak P. LGBT+. I jest. Nie bądź zła na siebie. Pomyślisz w perspektywie pół roku, to jest mała Basia. Trochę mniej. Tak się stresuje, biedna. Czytałam i wiem, że na pewno mi się spodoba. No dobrze. Wracając, nie przeczytałam tej książki, ale ona wciąż jest na półce Zosi, więc ja tam kiedyś dojdę. Też bym ją chciała przeczytać. No to proszę, możesz do mnie napisać. Złożyć wniosek, a ja ci ją wydam. Przyjadę ci ją. Tak, dobrze. Przemyślę to. Gdzieś już go przeczytałam. Ja wiem, ale w domyśle, jakby ja skróty myślowe. Tak, Zosia uzupełnia informacje. Chodziło mi o to, że przeczytałam już kawałek i wiem, że mi się spodoba, a chciałabym wrócić do reportaży, bo ja reportaży nie czytam tak nagminnie i to jest taki gatunek, do którego zawsze chciałabym
dojrzeć? Nigdy nie dojrzewam. Nie miałyśmy debatarzowego 2021 roku. Chyba ta, nad którą najdłużej debatowałam, czy właściwie chcę ją przeczytać i czy jestem gotowa na takie zobowiązanie, bo sami widzieliście, jak wyszła pierwsza połowa roku, chciałam, żeby było lepiej, to jest Hrabia Monte Cristo, ale to ma ojca. I... Wait a minute. Przeczytałam. Dziękuję, dziękuję. I tak się cieszę, że ostatecznie nie wzięłam, bo wahałam się wtedy, czy brać Hrabia Monte Cristo, czy wziąć Trzech Muszkieterów. I dobrze, że wzięłam Hrabiego. Cudowna książka. To jest jedna z tych, o których jak przeczytacie i wam się podoba, to myślicie sobie, wow, to jest realnie dzieło literatury. Od samego początku do końca. Przemyślane w każdym celu. Po prostu wielkie. Mało jaki inny przymiotnik opisuje tę książkę. Niesamowita historia. Ona... jest w pewien sposób przewidywalna, jak sobie myślę, i tak jak zwłaszcza jak już się czyta drugą połowę tej książki, tutaj mamy no, w dwóch częściach, najczęściej ona jednak występuje, bo cała, bo to jest gigant, ponad 1300 stron i wiecie co się wydarzy, a i tak po prostu zachwycacie się misternością wykonania takiego artystyczno-literacko-autorskiego. Niesamowita książka. I w ogóle jak w pewnym momencie, bo ja zaczęłam czytać dosyć późno, to był październik, listopad, to był ten moment, w którym myślałam sobie, o matko, kończy się rok, nie przeczytałam nic z mojego TBR-u. Więc jednak cieszę się, że zrobiłyśmy taki film i że zaplanowałyśmy to, bo ja bym zapomniała. I myślę, że bym nie przeczytała, gdyby nie motywacja tego filmu. A bardzo się cieszę, że przeczytałam, bo było super. Jej. Zastanawiałam się właśnie nad czymś z takiej historycznej literatury francuskiej. Właściwie wahałam się między Hrabią i Trzema Muszkieterami. Ale się zgadza. Trzej Muszkieterowie budzą we mnie takie znowu szkolne flashbacki, dlatego że jak zaczynałam swoją przygodę gimnazjum... Ja widzę tylko kabanosiki. To właśnie tam był... Boże, straszna reklama. Nie jestem fanką tych reklam. Dajcie znać, czy lubicie te wiadome reklamy. Bez kęsa, mięsa. Czy to kojarzy? Nie wiem w sumie dlaczego. Bo uwielbiałam ten, w sumie te zajęcia francuskiego. Były prowadzone przez... Ja mam chyba jednak jedną historię, bo ktoś chciałam przeczytam powiedzieć, że to była cała historia z gimnazjum. Moje życie składa się z 10 historii na krzyż. Ja na spokojnie musiałam dojrzeć, że to są, to jest ten typ klasyków, którym mówią ci, przeczytasz to w liceum albo czytaj to teraz, a ty nie chcesz tego robić, bo cię to nie obchodzi. A teraz wreszcie mnie zaczyna obchodzić. Dlatego właśnie Hrabia Monte Cristo. Myślę, że tutaj nie będę wam też przybliżać za dużo fabuły. Jest to historia o... przede wszystkim o zemście. Słuchajcie, to by było na tyle w tym filmie. Znaczy nie w tym filmie, w tej części tego filmu. W tej części. Jest źle. Myślałam, że będę jakoś tak bardziej zażenowana swoimi niespełnionymi ambicjami, ale ponieważ trochę obawiamy się tych TBR-ów. Ja już zapomniałam, jakie książki miałam tam do przeczytania. Przeczytałam coś w ogóle? Przeczytałaś. Heksalogię przeczytać, a to nie było w tym filmie. No. Przeczytałaś Elif Szafak. A, no tak. To mi wystarczy. Ważne, żeby przeczytać to, co jest ważne. Ważne. No dobra, teraz przechodzimy do części TBR-owej, czyli to, co zaplanowałyśmy sobie na najbliższe miesiące 2022 roku. Nauczone doświadczeniem już dwóch filmów, nie robimy pięciu pozycji, o których opowiemy wam szybko. Będziemy mieć po trzy pozycje, o których opowiemy wam szybko, żeby mierzyć nasze zamiary na możliwości, jakie mamy. Dokładnie. I jakie spełniamy. A ja dzisiaj podjęłam decyzję, że nie będzie już takiego filmu więcej. Nie, może będzie, ale co było w 2021 roku, zostaje w 2021 roku. Nie przenosimy tych książek. Nie będziemy się osądzać. Do końca życia będzie mnie po prostu tam ganiała Ania, więc 12 nie przeczytałam, trudno. W 2021 roku odkryłam na nowo i ponownie się zakochałam w prozie Kazuo Ishiguro. Po pierwsze przeczytałam pierwszą po zdobyciu przez tego autora Nobla książkę, czyli Klarę i Słońce, która miała swoją polską premierę wiosna, lato 2021, a poza tym wróciłam do jednej z moich ukochanych pozycji, czyli Nie opuszczaj mnie. Ta książka za każdym razem łamie mi serce. Jest najlepszą przeczytaną przeze mnie książką. Tak, stoi sobie tam radośnie nie, na półce. Nie, jest na korytarzu. Nie, to są Okruchy dnia. Aha. A? Tutaj. To pokażę w takim razie. Tak, otrzymamy. Ja zawsze chętnie podzielę się z wami swoją kolekcją, za którą nic nie zapłaciłam.
akurat prezent, bo no, tak. Ta książka jest cudowna. Także sprezentowałabym ją każdemu, kto tylko stwierdzi, że będzie chciał ją przeczytać. Moje ponowne odkrycie, najlepsza książka 2021 roku, mimo tego, że to reread. I stwierdziłam, że skoro jestem tak zakochana w tych książkach, ponieważ Klara i Słońce również bardzo mi się podobały, to że będę czytać dalej. Zresztą teraz na początku stycznia przeczytałam Okruchy dnia. A poza tym mam w planach, ja sobie tutaj wypunktowałam, oczywiście Kazuo Ishiguro napisał więcej książek, ale mam przede wszystkim tutaj Pejzaż w kolorze sepi, kiedy byliśmy sierotami. I książka, której nie ma żadna z nas, czyli... Właśnie to zielona, prawda? Nie, nie, to jest inna, bo ja bym chciała przeczytać jedną, która nie została wydana w tych nowych wydaniach, czyli Malarz świata Uude. Kazuo Ishiguro jest brytyjskim autorem japońskiego pochodzenia, on zresztą wyemigrował wraz z rodzicami do Wielkiej Brytanii, mając bodajże 5 lat i teraz mieszka w Londynie, co jest trochę mylące, bo ja bardzo długo utożsamiałam go właśnie z japońską literaturą, ale jednak on jest bardzo mocno osadzony w tej kulturze brytyjskiej, co zresztą widać mocno w większości jego książek. No Okruchy dnia tutaj są przede wszystkim bardzo, bardzo ten kulturowy zamysł. On mi się w ogóle, jeśli nie czytaliście tej książki, a na przykład jesteście fanami Downton Abbey, to tam tutaj postać kamerdynera i tam postać kamerdynera, dla mnie to jest ta sama osoba, to jest ta sama twarz. Muszę obejrzeć film. Także będę się zaprzyjaźniać coraz bardziej z Kazuo Ishiguro, mam po prostu ochotę na te książki. One w niesamowity sposób na mnie oddziaływują, motywują mnie w ogóle do czytania, do zastanawiania się nad życiem, nad sensem wszystkiego. I to jest taki autor, którego znowu mam wrażenie, że albo się lubi, ponieważ on ma takie książki, które najczęściej nie prowadzą nas do żadnych wniosków końcowych, są takimi wycinkami z rzeczywistości i nie dają gotowych odpowiedzi, a z drugiej strony no właśnie mają tę taką niesamowitą głębię. Także zachęcam Was, jeżeli nie znacie tego autora, do spróbowania, a ja będę się z nim zaprzyjaźniać i będę, myślę, w tym roku donosić Wam z frontu. Tym razem mam wrażenie przyjemniejszego, bo z Kazuo Ishiguro, a nie z Anety Jadowskiej. Myślę o tym, że nie mam tej zielonej już teraz. Ach, muszę ją mieć. Muszę mieć je wszystkie. Ja stwierdziłam, że w końcu dojdę tam, gdzie wszyscy mnie namawiają, a wszyscy znaczy Zosia. I cieszę się, że tak liczysz się z moim zdaniem. No czas żni. Proszę ci przejrzeć jeszcze 64 stronę. Nie, zacznę od początku. Mam nawet zakładkę, 56 strona, utknęłam. Aczkolwiek pamiętam dobrze, co tam się działo. No i musiałam trochę odpocząć, ponieważ Zosia, gdy ją czytała, to w zasadzie ten czas żniw pojawiał się w każdym filmie. I po prostu słuchając piąty raz o tym samym, w pewnym momencie stwierdziłam, że nie. Ta książka jest super. Ja rozumiem, że ta książka jest super. Ta seria jest super. Im bardziej się mnie naciska, tym bardziej ja stwierdzam. Samantha Shannon i nawiązanie językowe. Okej, więc jednak rezygnuję. W swojej ocenie. Mam nadzieję, że ta seria mi się spodoba, bo naprawdę na to liczę. I trochę też mam taką obawę przez to, że trochę jak z Wojną Makową, że ty przeczytałaś, to by się bardzo podobała i potem ja przeczytasz, a ty z Wojną Makową i nie, nie, bo ja jestem inna i nie mam na imię każda. Nie, no, zero presji. Bardziej po prostu cały czas myślę o tym, że mam ochotę na ten reading, dlatego że aż ta seria mi się tak podobała. Możemy zrobić jakiś body reading, jeśli możemy. Chcesz. Możemy. O. Mam nadzieję, że mi się spodoba, bo jednak, Jezu, wszyscy się tak zachwycają, to znaczy wszyscy, to nie jest tak, że cały świat mówi czytajcie Czas żniw, ale wszystkie osoby, które ja w jakiś sposób książkowo obserwuję, są zachwycone tą serią i po prostu też chcę być w tych zachwytach, też chcę się budzić w nocy i myśleć o nawiązaniach językowych Samanthy Shannon. Nie wiem, czy akurat o tym myślą wszyscy. He's back. J. Christoph is back. I to nie jest wampirze cesarstwo, czyli najnowsza książka tego autora, tylko ja wreszcie mam w planach, żeby zakończyć swoją przygodę z serią Niby Nocy. Boże, w mojej głowie cały czas Bożogrobie, czyli druga część z tej serii. Został mi Bezświt, który jest w ogóle... Ja ostatnio myślałam nad tym barwieniem. Niektórzy strasznie mają problem z tym, że te książki robią się coraz ciemniejsze w tym wydaniu barwionym, a ja sobie myślę, że to jest po prostu krew wrogów Mii, która coraz bardziej zastyga, więc staje się ciemniejsza, aż czarna. Tak czy siak, tutaj mało co wam mogę powiedzieć o tej książce, przede wszystkim dlatego, że no właśnie, jest to finał trylogii o Mii, którą drąży chęć zemsty, która w tym celu
staje się zabójczynią. No i tutaj będziemy mieć rozwiązanie tego wszystkiego. Z tego, co ja pamiętam, a nie pamiętam wiele, ponieważ prawie rok temu, albo rok temu przeczytałam Bożogrobie, ale wczoraj patrzyłam na nie tak długo, patrzyłam na grzbiet tej książki, że sobie przypomniałam, jakie tam były w ogóle szalone plot twisty na koniec tej drugiej części. Ależ to była książka. Myślę, że może nawet jak trochę odpoczęłam od tego świata i nie będę mieć takiego elementu, że zaraz będę ją porównywać do Bożogrobia, tylko pamiętam właśnie różne elementy fabuły i taki ogólny zachwyt tą historią, że będzie troszeczkę mniejsza presja na tym finale tej trylogii i może to jest coś dobrego. Także mam to w planach, myślę, że może nawet spróbuję po nią sięgnąć przed Wampirzym Cesarstwem, żeby zamknąć jedną przygodę z Rayem Christophem i powędrować do drugiej przygody. Moją następną książką jest ta piękna, piękna część sagi, w zasadzie, bo to cztery tomy, Lustrzanny, Zimowe Zaręczyny. I jest to książka, która na moim jakimś takim odległym, myślowym, mentalnym tybiarze znajdowała się już 2 lata. Tymczasem ja jej nigdzie nie wypisywałam, żebym ją chciała. I ostatnio stwierdziłam, okej, w końcu ją kupuję, kupiłam ją i mam. I nie mogę się jej doczekać, zwłaszcza, że ostatnio kończyła ją Argus Dumbledore i była zakochana w tej serii, cały czas uważa ją, dzisiaj w ogóle się pojawiło, pojawił się ranking jej najlepszych książek w 2021 roku, no i właśnie cała seria się tam znalazła. I mam takie oczekiwania wobec tej książki, ja nawet nie wiem, o czym za bardzo jest ta książka, wiem tylko, że główna bohaterka nazywa się Ofelia. A nawet tego nie jestem pewna. Tu jest tylko napisane Ofelia. Skrywa za starym szalikiem i okularami krótkowidza nietypowe dary. Jakie to jest czaderskie! Czadowe jest to zdanie. Czadowe jest to zdanie. Potrafi czytać przyszłość przedmiotów oraz przechodzić przez lustro. Czy to jest Alicja? Ale super. Nie mam pojęcia, o czym jest ta książka, ale mam nadzieję, że ona będzie się działa w zimie. Mam wrażenie, że pójdę w te same rejony odczuć i emocji, co przy trylogii Zimowej Nocy. W taką baśniowość i w takie piękno. Ej, jest tutaj, zostaje zaręczona, uwaga, z kim? Tornem. I z Dorą. Może nie z Dorą, ale z Tornem, tak. Według tego opisu. Ona jest super. Bardzo duża, ta książka. Tak, ostatnio o tym rozmawiałyśmy, że ona się wydaje taka mniejsza w formacie. Mega dobrze otwiera, aczkolwiek nie ma skrzydełek i rogi tutaj już się... ja w ogóle dostałam ją trochę poturbowaną z pewnego sklepu, ale to mnie wkurza, jak oni tam... To jest sklep sprzedający książki, a nawet nie szanują swoich książek. No ale to temat na inną rozmowę. To będzie małe nawiązanie do naszej reakcji, czyli Basi udało się przeczytać tę książkę w 2021 roku. Ja zamierzam zmierzyć się z pierwszą pozycją w moim życiu od Elif Szafak w 2022. Książka, która krąży mi pod głowie już od dłuższego czasu, naprawdę mam na nią ochotę. W ogóle mam parę takich książek, które mam wrażenie, jeżeli chodzi właśnie o taki moment trochę też przemian historycznych, dlatego, że tutaj mamy z historii nie tylko głównej bohaterki, ale także jej przyjaciół i to wszystko jest osadzone no jednak w bardzo dramatycznym okresie z historii Turcji. To, że sporo mam takich książek, które gdzieś tam ze mną krążą, na przykład chciałabym przeczytać Norwegian Wood Murakamiego. Te książki, no mam wrażenie, że dla mnie jakoś tak właśnie przez ten okres, którego dotyczą, ze sobą korespondują. Nie wiem, czy słusznie. Tak czy siak mam nadzieję, że Elif Szafak będzie pierwszą z książek. No i poza tym mam ochotę naprawdę na dobry kawał literatury pięknej. A myślę, że to tutaj u tej niezwykłej autorki, o której tyle czytałam, na pewno znajdę. No i ostatnia jest to Muza. Boże, zapomniałam, że ta książka istnieje. Co nie? Muza, którą mam na półkach, ja zaraz wyliczę. Dostałam ją na Boże Narodzenie od mamy i dostałam ją 5 lat temu i wciąż jej nie przeczytałam. I jest to książka, z którą wiążę chyba największe oczekiwania na tych półkach tutaj. Ponieważ ja dorabiam sobie historię do tej książki. Cały czas ta okładka mnie niesamowicie wyzwala, jeżeli chodzi o moją wyobraźnię. Ja nawet nie czytałam opisu. Ale po prostu tworzę tyle historii, tyle emocji, tyle po prostu widzę siebie czytając tę książkę. Tak strasznie celebruję fakt, że ją mam na półkach, że doszło to do tego momentu, że ja po prostu boję się ją chwycić, bo boję się, że to wszystko rąbnie, albo że ten etap celebracji w końcu się skończy, no bo przeczytam książkę, a ja lubię celebrować, bardziej chyba niż czytać. Nie no, czytać też uwielbiam.
ale w końcu stwierdziłam, że w 2022 przeczytam Muzę i podpatrzyłam sobie leciutko opis. Będzie Londyn. Czy jednak pierwszy tam może nie, być? Pierwsze zdanie tylko. Będzie Londyn, a ja uwielbiam Londyn. Rok 1967, więc to też jest coś, co ja lubię, bo ja lubię Londyn w każdych latach. Chciałam powiedzieć tylko nie współczesnych, ale w sumie współczesne też są super. Po prostu lubię Londyn, lubię klimat Anglii, lubię to miasto na kartach historii. Trochę tak jak Nowy Jork. Mhm. On w sobie ma jakąś zawsze taką magię i te wszystkie historie są takie bardzo klimatyczne. Główna bohaterka nazywa się Odell. Prawie Ofelia. I prawie Ofelia, więc tutaj będę miała po prostu przygodę z bohaterkami na O. To jeszcze miałam dodać to, że autorką tej książki jest Jessie Barton, której mam też wyznanie tam na górze i której chciałabym też przeczytać miniaturzystkę. Mhm. Jest to autorka, do której czuję, że spodoba mi się jej twórczość. Trochę jak z Kate Morton, albo właśnie z Elif Shafak, więc chcę ją po prostu, chcę zapoznać się z jej twórczością. Muza na sam początek wydaje mi się, że będzie idealna. Tak, przeczytałam właśnie jedno zdanie i to jest język, który ja uwielbiam, czyli język pełen metafor, pełen epitetów, pełen szczegółowości i obserwacji życia. Dziękuję. Zdałam jestem się. Na dobrej drodze. Jedno zdanie. Zdałam tylko 5 lat, żeby przeczytać to jedno zdanie i stwierdzić, że to książka to dobra mnie. Książka. Tak. No dobra, słuchajcie, jesteśmy już u końca. Takie są nasze plany na przynajmniej pierwszą połowę albo najbliższe tygodnie, miesiące 2022 roku. Na tym kanale nie robimy częstych TBR-ów, nasze TBR-y są roczne, bo jak widać mamy z nimi czasem większe lub mniejsze problemy. Także bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Skoro mówimy o naszych planach na nowy rok czytelniczych, to oczywiście dajcie znać, co Wy chcecie przeczytać w najbliższym czasie, a poza tym, co może Was trochę tak męczy. Chociaż może lepiej, żeby nie męczyło, ale że macie wrażenie, że macie jakąś książkę na przykład z poprzedniego roku, którą chciałybyście bardzo przeczytać, a nie możecie się jakoś do niej zebrać. Możecie dać znać, to będziemy się wspólnie motywować do czytania. A poza tym oczywiście wpadajcie na nasze Goodreadsy, gdzie możecie patrzeć na bieżąco, co czytamy, również jeśli chodzi o te książki, które dzisiaj pokazałyśmy. No i oczywiście wpadajcie na naszego Instagrama, na którym częściej, bądź rzadziej, dzieją się różne rzeczy. Częściej, rzadziej, tego nikt nie wie, trzeba tam wejść, sprawdzić, dowiedzieć się, zapoznać z nami. Z rzeczy, które są atrakcyjne na Instagramie, to przede wszystkim fakt, że tam mamy taką większą też szansę bezpośrednio z Wami czasem porozmawiać, tak na bieżąco, bo w komentarzach, no to wiadomo, to jest też tak, że czasem, i to bardzo dobrze, zostawiacie bardzo długie komentarze, więc my też trochę dajemy sobie czasu, żeby na nie odpowiedzieć, żeby je przetrawić, więc to jest taka bardziej, wiecie, jesteśmy bardziej tak na listy w komentarzach na YouTubie, a na Instagramie to jest taka bardziej rozmowa między nami. Więc jeżeli oczywiście macie Instagrama, jesteście zainteresowani, zainteresowane, to zapraszamy. No i co? No i do następnego. Trzymajcie się. Pa!